pod koniec grudnia. Przyjechałem do Katowic najpierw 16 grudnia na rekonesans, zobaczyć, kto jeszcze tutaj ostał z aresztowań. Przyjechałem tam ze wsi, z Opolskiego. No, paru ludzi udało mi się dotrzeć, ale tam milicja działała, na Wujku, wszędzie tutaj strajki, okupacja totalna, blokada Katowic, no tu nie da się nic zrobić. Widziałem, że to jakieś tutaj podejmowanie oporu to jest skazane na klęskę. Tu się nic nie osiągnie w takich sytuacjach. Hotele zajęte przez ZOMO, to jest armia ludzi po prostu, którzy gotowi są złamać opór za wszelką cenę. I dlatego wróciłem tam na Opolszczyznę i powiedziałem, ja pójdę do tej księgarni, bo ja muszę jakoś przeżyć tutaj. Solidarność jest po prostu w tej chwili niemożliwe, jest istnienie Solidarności. I pojechałem do Opola, powiedziałem, ja się zgadzam podjąć tą pracę w tej księgarni. I miałem od 1 stycznia podjąć pracę. No a właśnie 1 stycznia zostałem aresztowany i tej pracy nigdy nie podjąłem. 1 stycznia 1982 roku byłem w kościele, wróciłem z kościoła do domu, obiad stał na stole i do domu zapukała milicja. I czy tu mieszka pan Kruszyński? No tak. Jest pan w domu? No tak. Jestem w domu. Pan pójdzie z nami. Także zostałem zabrany od obiadu. Jeszcze teściowa poprosiła, czy mógłby ten pan zjeść chociaż obiad. Proszę bardzo, niech zje obiad. Także zjadłem ten obiad, ale już nerwowo. Ale moje 4-letnie dziecko to pamiętało to jeszcze lepiej niż ja, no bo zobaczyło milicjanta z pistoletem. No i to jakby to powiedzieć, jakiś uraz pozostał. I takie było moje wspomnienie z 1 stycznia, czyli początek stanu wojennego dla mnie, bo to zostałem przewieziony następnego dnia do Katowic, do Pentagonu, czyli do Komendy Wojewódzkiej. Bo tam zostałem umieszczony w jednej celi z Waliszewskim i z Ludwiczakiem. I wtedy mogłem niejako z Waliszewskim dyskutować o tych sprawach i pytać go, dlaczego on przyjął, stał się konkurentem Rozpuchowskiego. No, tłumaczył, że uważali, że Rozpuchowski to trochę szaleniec i to trzeba jednak tutaj wszystko inaczej. Także te pierwsze dni po aresztowaniu to było dla mnie jakaś taka konfrontacja z ludźmi inaczej myślącymi. Też Jan Ludwiczak też miał, powiedzmy, dosyć był przestraszony tym stanem wojennym i jako szef Solidarności na Wujku. To robiło na mnie ogromne wrażenie. I później zostałem przewieziony do Jastrzębia. Następnie stamtąd przewieziono nas do Uherc w Bieszczadach. Stamtąd znowu do Rzeszowa i po strajku, czy tam po zniszczeniu więzienia w Rzeszowie, zostaliśmy więzieni do Łupkowa i pod koniec listopada 82 zostałem zwolniony do domu, a następnie przywrócony do pracy w księgarni Świętego Jacka, właściwie w wydawnictwie Świętego Jacka. Także od strony, powiedzmy, bytu materialnego miałem wiele szczęścia, bo nigdy nie zostałem bez środków do życia. W Rzeszowie była duża wolność w tym więzieniu. Był tam cała ekipa lekarzy szpitala wojskowego w Rzeszowie, była związana emocjonalnie z Solidarnością i więźniowie masowo korzystali z tego ich pozytywnego nastawienia, leczyli swoje zaniedbane zęby, protezy robili im na koszt wojska czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie jestem pewien tego do końca, ale mi powiedziano też, że słuchaj, jak masz jakieś zębami, to możesz tam sobie zęby zrobić. I dostałem tam jeden czy drugi mostek, który do dzisiaj używam. I między innymi byłem świadkiem takiej sceny, kiedy tam czekam i przychodzi milicjant z bólem zęba, że nie może wytrzymać, żeby zaraz wyrywać ten ząb. Przyszła pielęgniarka do pana doktora, pułkownika. Mówi, milicjant chce, żeby mu wyrwać zdrowy ząb. A ja mówię, że to nie ten. A on mówi, to rwijcie mu ten zdrowy ząb.
Także taka była atmosfera, że mogliśmy się czuć tam w dobrych rękach u tych lekarzy. Także później jeszcze po przewiezieniu do Łupkowa, to parę razy miałem okazję jechać do Rzeszowa, żeby mi tam te zęby dalej robiono. Także wyrwałem się przez kilka dni poza druty tego obozu. I ta życzliwość lekarzy, życzliwość ludzi była bardzo budująca. Tam przyjeżdżali biskupi odprawiać mszę świętą. Także czuliśmy się, ten stosunek Kościoła do nas, no to w tym momencie to zostało potwierdzone, jaki był emocjonalny stosunek biskupów, czyli tych najwyższych przedstawicieli Kościoła. Niektóre doświadczenia były takie inne, to znaczy no też nowe, jakoś dla mnie wszystko było nowe, bo byłem świadkiem, jak spędzał swoje dni Antoni Macierewicz, który leżał w celi, nie wychodził w ogóle na żadne tam takie nasze wspólne zajęcia, wykłady, odczyty, czy protesty, czy śpiewy. Leżał, nakrył się kocem razem z głową i po prostu swoją jakąś, nie wiem, traumę czy coś przeżywał w ten sposób. Być może każdy człowiek inaczej, a dla mnie Macierewicz jest jakimś autorytetem i to dzisiaj potwierdził, a również kiedy mnie trzeba było pomóc w czasie pierwszego aresztowania w 1975 roku, to Macierewicz organizował w Warszawie pomoc dla mnie. Także takie były różne zderzenia. I no to internowanie to była szkoła, powiedzmy, dobra szkoła życia, polityczna szkoła, gdzie spotkałem ludzi tak ja myślących, tak samo jak ja czujących w sytuacji zniewolenia. I dzięki temu doświadczeniu wiemy, co to jest wolność. Także to więzienie po to jest potrzebne, ażeby umieć cenić wolność, którą się następnie odzyskuje. I zawsze w tą wolność wierzyłem, nigdy nie, ani dnia nie miałem załamania czy depresji. Nie wszyscy umieli korzystać z tej wolności w sposób odpowiedzialny. Były takie momenty, że wstydziłem się za moich współwięźniów. Przykładowo w Uhercach przyszło lato i więźniowie, począwszy od pierwszego, to później skończywszy na dziesiątkach, na większości, można powiedzieć, więźniów, wychodzili na spacernik, opalali się nago i nie szanowali uczuć innych więźniów, którzy nie życzyli sobie oglądać tej nagości, ale co ich to obchodziło? Powiedzieli, ja mam to wy. Takie były reakcje, powiedzmy, skrajne. Ja to o tym wspominam, żeby nie tylko gloryfikować, ale mówić, że konflikty pojawiały się o drobne rzeczy, ale dla mnie to nie jest drobne, bo jeżeli ktoś jako reprezentant narodu siedzi w więzieniu, a on nie potrafi tego odebrania tej wolności w sposób godny przeżyć, tylko sam siebie sobie chce dogodzić, sam będzie się opalał tam, nie licząc się z wrażliwością drugich. To nie jest plaża nudystów. Także były takie momenty, że trzeba było zajmować niejako stanowisko i określać siebie za każdym razem, ale to nie ma, to jest samo życie. Także te więzienia były potrzebne, powiedzmy, dla różnym ludziom. Mi wiele dało i innym też myślę, że wiele dało. W Rzeszowie nastąpiła taka akcja ogólnopolska, że to było bodajże 13 sierpnia, że w całej Polsce protesty, no powiedziano, bardziej tacy młodsi koledzy, którzy lubili nie tylko dyskutować, ale coś zrobić. Trzeba coś zrobić w tym więzieniu. Musimy pokazać, że my też tutaj uczestniczymy w tym strajku. Czyli co zrobimy? No wywalimy drzwi, wywalimy kraty w oknach. Ale jak? No to nie ma jak. No przynajmniej coś udało się tam zdemolować. Niektóre kraty, niektóre drzwi udało się zniszczyć, i które i tak były otwarte, te drzwi. Ale to symbolicznie, że my przyłączamy się do tego ogólnopolskiego strajku przeciwko stanowi wojennemu. No i oczywiście takie zdemolowane więzienie nie nadawało się do użytku i zostaliśmy w następnych dniach rozwiezieni po Polsce. Także niektórzy uważali to za sukces, ja osobiście uważałem to za dziecinadę, no bo ja nie mam takiej potrzeby w ten sposób okazywania swojego
oburzenia czy swojej solidarności. Ja uważam, że są dojrzalsze metody, ale nie sprzeciwiałem się, nie zwalczałem tych kolegów, którzy za tym strajkiem się wypowiadali, organizowali go tam. Jak była głodówka wcześniej, nie pamiętam w jakiejś intencji, kolega, który cierpiał na klaustrofobię, odmawiano przewiezienia go do szpitala. Kiedy widzieliśmy, jak on się wykańcza w tym więzieniu, bo to jest choroba, to powiedzieliśmy, że będziemy głodować, aż zostanie. I przez tydzień czasu nie spożywałem żadnego posiłku i udało się go przewieźć do tego szpitala. To uważałem, tak, w takiej akcji to ja uczestniczę, to ma sens. Ale tam wywalać drzwi, więzienie od tego jest, że tam trzeba ludzi przechowywać w więzieniu. My się znaleźliśmy tam na mocy decyzji politycznej, ale przecież to więzienie jest potrzebne dla innych przestępców. Także takie różne zdarzenia pamiętam z tych czasów.